Kościół przyniósł w Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam! Z całej głębi tego tysiąclecia wołam przed dzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie stąpi duch Twój. Nie stąpi duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Amen. Czterdzieści lat temu, w czerwcu 1979 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. I na ówczesnym Placu Zwycięstwa, dziś Placu Piłsudskiego w Warszawie, wypowiedział te profetyczne słowa, których przed chwilą wysłuchaliśmy. One właśnie zainspirowały nasz naród do powstania, do pójścia odważnie w przyszłość, czego znakiem stał się wielki ruch solidarnościowy i transformacja ustrojowa w Polsce. Miło mi jest Państwa powitać w imieniu organizatorów Forum Prorodzinnego na koncercie papieskim Powstańcie, Chodźmy, który odbywa się pod honorowym patronatem księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego, a którego dzisiaj reprezentuje ksiądz biskup Janusz Ostrowski, którego serdecznie witamy. Patronatem honorowym ten koncert objął także pan wojewoda warmińsko-mazurski Artur Kojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Gustaw Marek Rzezin, starosta powiatu olsztyńskiego, pan Andrzej Abako oraz prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz, którego dziś reprezentuje pani wiceprezydent Ewa Monika Kaliszuk, którą również bardzo witam. Witam i pozdrawiam Was, kochane dzieci, droga młodzieży, szczególnie miłą przez Ojca Świętego, całe rodziny, siostry zakonne, czcigodnych księży. Witam Was, drodzy Państwo, którzy zechcieliście ten wieczór dzisiaj spędzić razem z nami, ze świętym Janem Pawłem II. Organizatorami tego koncertu, jak wspomniałem, jest Stowarzyszenie Forum Prorodzinne, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia,
przy wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, firmy Koopres, firmy Falk, akcji katolickiej archidiecezji warmińskiej i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Patrona medialna w Wielu Tygodniach Głośni Dzielny, Radio Plus, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Portal Olsztyn 24 i Gazeta Olsztyńska. Dziękujemy wszystkim za to wsparcie. Również dzisiejsze to spotkanie, ten koncert może odbyć się dzięki współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przez Samorząd Miasta Olsztyna i Starostwa Powiatowego w Olsztynie i za to bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz, żeby nie przedłużać, poproszę o słowo w imieniu patronów honorowych naszego przedsięwzięcia księdza biskupa Jana Janusza Ostrowskiego i pani prezydent Ewę Monikę Kamysz. Jan Paweł II w swoim życiu wiedział, którędy iść, bo miał dobre punkty odniesienia. Tym punktem był Jezus Chrystus. Tak jak powiedział w tych słowach, które przed chwilą żeśmy usłyszeli z ówczesnego Placu Zwycięstwa w 79 roku. On rozumiał człowieka, bo wiedział, kim człowiek jest w odniesieniu do Boga i kim człowiek jest, jeśli od Boga się odwróci. Dzisiaj, gdy spotykamy się na tym radosnym koncercie pod hasłem Wstańcie, chodźmy, przypominamy sobie słowa Jezusa z Ogrodu Oliwnego. To Jezus powiedział, wstańcie, chodźmy do apostołów. Wstańcie, chodźmy, bo najważniejsze wydarzenie mojego życia, dla którego przyszedłem na ten świat, jest przede mną. Śmierć i zmartwychwstanie i zbawienie człowieka. I to wezwanie Jezusa, powtórzone przez Jana Pawła II, jest wezwaniem również dla nas. Byśmy w swoim życiu się nie zatrzymali. Byśmy wstali i poszli przed siebie, mając odniesienie do Boga, by w tym życiu się nie pogubić. Jeżeli współczesny świat w pewnej części traci orientację sensu, wartości, to dlatego, że stracił z pola widzenia Boga. I Jan Paweł II pokazuje nam, że warto Bogu zaufać, bo wtedy człowiek się nie pogubi i podejmie to najważniejsze wydarzenie, jakie go czeka, a mianowicie spotkanie z Bogiem. Życzę Państwu radosnego świętowania i równocześnie zachwytu nad tym, co jest przed nami, przed każdym z nas w naszych osobistych wydarzeniach i historiach. Radosnego świętowania życzę. Wrócę teraz do tyłu, do ekscelencji księdza biskupa. Ekscelencjo księże biskupie, dostojni goście, drodzy olsztynianie, szanowni organizatorzy dzisiejszego wydarzenia. W imieniu pana prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, ale również i w swoim, chciałabym serdecznie podziękować za zaproszenie na kolejny wspaniały koncert zorganizowany z okazji 19 Dni Papieskich oraz 41. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów są słowa Wstańcie, chodźmy. Będące jednocześnie tytułem książki napisanej przez Jana Pawła II w 2002 roku. To również słowa Jezusa skierowane w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, mówiące o gotowości wypełniania woli Boga, wyjścia z duchowego marazmu oraz odrodzenia duszy. Święty Jan Paweł II był wielkim Polakiem, przewodnikiem duchowym, osobą o wielkim autorytecie. Swoją postawą, słowami i wiarą nieustannie dawał przykład do naśladowania.
Nie ulega wątpliwości, że szczerze kochał wszystkich ludzi. Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym. Z licznych apostolskich podróży po całym świecie, zniesienia światu orędzia o wolności, sprawiedliwości i pokoju, uczynił misję swojego życia. W całej historii Kościoła nie zdarzyły się tak liczne pielgrzymki papieża. Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II odwiedził 129 krajów, nie tylko chrześcijańskich. W ojczyźnie był 9 razy. Podczas pielgrzymek 2 razy odwiedził Warmię i Mazury, z którymi był szczególnie związany. Tutaj wypoczywał, brał udział w wędrówkach i spływach kajakowych. 28 lat temu, w czerwcu 1991 roku, jedyny raz odwiedził Olsztyn. Było to ogromne i niezapomniane wydarzenie w historii naszego miasta. Pamiątką tego wydarzenia jest m.in. szlak papieski, 5 stacji, które przypominają niezapomnianą wizytę naszego papieża w stolicy Warmii i Mazur. Dziś, świętując kolejne dni papieskie, chciałbym życzyć nam wszystkim oraz przyszłym pokoleniom ciągłej obecności nauki Jana Pawła II, aby zawsze był dla nas przewodnikiem, przyjacielem i nauczycielem. Serdecznie dziękuję artystom zespołu Mocni w Wierze, który obchodzi dziesięciolecie swojej pracy artystycznej i której życzę kolejnych wspaniałych lat działalności. Serdecznie dziękuję księdzu Michałowi Tunkiewiczowi, z tyłu się schował ksiądz, koordynatorowi archidiecezjalnej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i Dnia Papieskiego oraz Stowarzyszeniu Wspierania Działań Prorodzinnych za organizację tego wspaniałego wydarzenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się tu wszyscy ponownie za rok, w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Szanowni Państwo, przekazuję wszystkim Państwu serdeczne pozdrowienie od prezydenta Olsztyna, od pana Piotra Grzymowicza i życzę w jego imieniu, a także i swoim, wspaniałego widowiska dzisiaj. Dziękuję bardzo.